Cześć, witajcie na kanale Fachowiec TV. Dziś znów odcinek basenowy, ale nie będziemy podgrzewać wody, nie będziemy nic czyścić. Temat lekki, łatwy i przyjemny, a mianowicie takie lampki, które montujemy wewnątrz basenu bądź też innej sadzawki, no i dają mega efekt świetlny. Fachowiec podpatrzył to w pewnym hotelu, gdzie basen wyglądał naprawdę słabo. Natomiast gdy wieczorem włączyli takie lampki, no to klimat zrobił się jak w Dubaju. Naprawdę super to wygląda, stąd też pomysł na dzisiejszy odcinek. A plan jest taki jak zawsze. W pierwszej kolejności fachowiec pokaże, co tutaj dostaliśmy. W drugim etapie zamontujemy sobie te lampki. No a w trzecim oczywiście fachowiec pokaże, jaki efekt daje to, jak gdy zrobi się ciemno. Także działamy. Co tutaj mamy, Macieju? No mamy tutaj cały zestaw lampek, tu jest ich 10, koszt to było 150 zł, więc można przyjąć, że jedna lampka około 15 zł, więc w zależności ile ich jest w zestawie, taka będzie cena. Lampki przyszły osobno, te gumeczki, które możemy sobie bez problemu tutaj zamontować. Aczkolwiek uprzedzam, że jeżeli macie basen stelażowy, taki tradycyjny, no to nie będzie się to trzymało, dlatego że powierzchnia basenu nie jest gładka, ta guma basenowa, ona jest lekko chropowata, no i tutaj po prostu dostaje się powietrze, lampka spada, dlatego będziemy musieli skorzystać z tych magnesików tutaj, od środka do słupka i powinno się to trzymać, tak to zamontujemy. Lampki oczywiście dostaliśmy bez baterii i na to się fachowiec w pełni przygotował, tam ma cały zestaw. Nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie, natomiast zaskoczeniem było to, że baterii nie było też w tym pilocie. No i to już jest pewien problem, bo jest to dość nietypowa bateria, 3V. Fachowiec wyciągnął z innej lampy, ogrodowej jakiejś, sobie tą baterię przełożył tutaj, natomiast gdzieś trzeba ją poszukać. Montujemy do każdej lampki 3 baterie, to są tak zwane małe paluszki, te baterie AAA. 3 sztuki na lampkę, lampka świeci. Tutaj mamy też uszczelkę. Lampki są szczelne, fachowiec już też testował 2. Trzymał kilka godzin pod wodą. Nic się nie wydarzyło. Pilot, taki typowy pilot jak do pasków LED-owych. Tutaj mamy całą instrukcję. Efekty dodatkowe, pojedyncze kolory, jaśniej, ciemniej, włącz, wyłącz. I to w zasadzie wszystko. Tu fachowiec już gdzieś powkładał więcej tych baterii. Co może już fachowiec o tym powiedzieć, to to, że każdą lampką możemy sterować osobno. What the fuck was that? W zależności czy skierujemy w nią pilot. Także nie trzeba wszystkich naraz używać w ten sam sposób. Tu zróbmy sobie, ojej, zróbmy sobie tutaj niebieską. O, konfiguracje dowolne. No i to w zasadzie tyle, co można o tym zestawie powiedzieć. Montujemy wszędzie te baterie i idziemy montować nasze lampki do basenu. Montujemy, tu już fachowiec ostrzegał, że te przystawki nie będą się tego trzymały. To nie jest gładkie. Powietrze dostaje się pod to, no i lampka spada na dno, także używamy tych magnesików od środka. Musimy to zamontować niestety dość głęboko, no bo tu nie może być szpary, nie będzie nam to wtedy trzymało, czyli tutaj gdzie dotyka. No i cały montaż polega na włożeniu do środka i tyle. Lampka zamontowana. I czekamy za nocą, pokażę wam efekt, przy okazji coś na temat pilota, na tej głębokości ten pilot już nie chwyta, także każdą lampkę trzeba z zewnątrz włączyć, jest to troszkę uciążliwe, szkoda, że nie można jednym przyciskiem, no trudno, jakoś to przeżyjemy. Thank you.
lampy zamontowane, co prawda dość niesymetrycznie, no bo słupków 16, a lampek 10. Trzeba było wcześniej policzyć. Trudno. W każdym razie śmiało można powiedzieć, robota wykonana. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w nocy, gdzie jest ciemno, no bo po to one powstały. Tak wygląda dyskoteka z basenu przez nasze okienka. No ale zajrzyjmy do środka, bo oczywiście to robi największe wrażenie. Brakuje nam tylko i wyłącznie muzyki. I zabawa w basenie byłaby przednia. Ale spójrzcie jeszcze, jak wygląda to, co najbardziej fachowcowi się podoba, czyli jednolity niebieski kolor. I to najbardziej podoba się fachowcowi. Widzę w kamerze, że oczywiście troszkę ona zakłamuje ten wygląd. Ale naprawdę robi to mega wrażenie. Na zewnątrz całkowicie ciemno. Basen z błękitną wodą. Przynajmniej tak to wygląda. Coś pięknego. Fachowiec musi dokupić sobie jeszcze te kilka lampek tutaj, aby na każdym słupku była. Kolejny typ imprezowy. Tym razem w rytmie techno. I sprawdźmy sobie, jak to będzie wyglądało jeszcze, jak zrobimy sobie każdą lampkę jakoś na przemian w różnych kolorach. Wygląda to tak. Także co kto lubi. Tutaj dość ciemny motyw wyszedł. Ale też spokojnie można byłoby się kąpać. Podsumowując, niewielki koszt, 15 zł mniej więcej za lampkę. Umieszczamy w basenie, bądź też w jakiejkolwiek innej sadzawce, w jakimś oczku wodnym. Efekt daje to świetny. Czy to na romantyczny wieczór, czy na jakąś imprezę, czy też w innym celu, żeby stworzyć taki niepowtarzalny klimat, jak najbardziej to się nadaje. Tyle na dziś, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, jak zawsze będę wdzięczny za lajka, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć!